razie wszyscy główni Marioli. Dzisiaj upieczemy tartę cytrynowo-budyniową. Bardzo smaczną i łatwą w przygotowaniu. Zapraszam na krótki filmik do wspólnego pieczenia tej tarty. Dokładna lista składników właśnie się Państwu ukazuje. Tartę przygotuję Thermomasterze 2 firmy Kalory. Do dzbana robota przekładam 100 g masy. Do tego jedno jajko. Do tego 200 g mąki. Dwie łyżki cukru. Jedna łyżka soku z cytryny. I odrobina proszku do pieczenia, tak aż czyta. Ciasto należy zmiksować, aż powstanie jednolita masa. Kilka sekund, dokładnie 25 sekund i ciasto mamy wyrobione. Formę na tartę o średnicy 28 cm należy lekko natłuścić i rozłożyć nasze ciasto. Do dzbana robota wkładamy mieszadełko. Wlewamy 6 jajek, 250 ml śmietany 30, 1 cukier waniliowy, 1 budyń waniliowy, 3 łyżki cukru, do tego sok z 3 cytryn i otarta skórka z 1 cytryny. Do tego jedna łyżka mąki ziemniaczanej i wszystko należy zmiksować. Masę mieszamy około 2 minut, obrót 2. Ona już jest gotowa, bo tylko wystarczy wszystko wymieszać. Jeszcze spróbujcie, czy nie jest oby za mało cukru. Nie, może być. Ewentualnie sobie dosłodźcie. No i teraz wylewamy wszystko na tartę. Teraz na 30 minut do piekarnika, temperatura 180 stopni, termoobieg lub gorąduk. Ewentualnie można ją piec troszkę dłużej, gdybyście widzieli, że jeszcze masa jest płynna. Tarta piekła się 30 minut, nie dłużej. Proszę, tak ładnie wygląda, ona pięknie się piekła. Góra jest zwarta. Teraz poczekam, aż całkowicie ostygnie i ją wyciągniemy. Tartę po ostygnięciu musimy wyciągnąć jakoś mądrze. Może ja ją tak wyciągnę, ona się ładnie trzyma. Dobra, jest. Tartę należy udekorować odrobiną cytryny, może odrobiną bitej śmietany i cukrem pudrem. Ja zrobię sobie takie rozetki z bitej śmietany. Tartę dekorujemy bitą śmietaną, plastrami cytryny, ewentualnie jakimś innym owocem. Na przykład u mnie jest morela, jeszcze cukier puder. Mogą to być winogrona. I tarta budyniowa cytryna. Gotowa. Tartę kroimy na kawałki. I tak wygląda. Spód ładnie wypieczony. Góra również ładnie się zsiadła. Proszę. Jeszcze spróbujemy ciasta. Smaczna, naprawdę, nie jest aż tak mocno cytrynowa. Góra bardzo ładnie się zsiadła. No i spód jest kruchy, dobrze wypieczony. Taki delikatny, nie jest aż taki twardy, proszę, zobaczcie. Ono się dobrze kroi i ładnie trzyma to ciasto. Naprawdę smaczne, orzeźwiające, takie lekkie, lekko cytrynowe. Polecam. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne. A tu jest ktoś, kto mi przeszkadza w kręceniu takich fajnych filmików, w pieczeniu ciast, nie? Powiedz, ale też próbujesz, pyszne jest, co?